Z nami Artur Gwóźdź, witam serdecznie. Witam serdecznie, witam was wszystkich. Artur, no, otwiera się nowy rozdział w historii Art Noxa. Nawiązaliście współpracę z nowym klubem Samuraj. Tak, nawiązaliśmy współpracę z Samurajem przy ulicy Bałtyckiej 18 tutaj we Wrocławiu. Od nowego roku zaczynamy pełną współpracę. Na razie jest to dogrywane. Tutaj z właścicielem, z Darkiem naprawdę robimy fajną robotę i mam nadzieję, że od nowego roku będzie to pokazane i fajnie to będzie zaprezentowane, jeśli chodzi o te sporty walki we Wrocławiu, bo rysuje nam się tutaj fajny kompleks, przy czym zresztą jesteś sam tutaj dzisiaj z nami i widzisz, że ten kompleks jest naprawdę z prawdziwego zdarzenia, no i teraz trzeba to wykorzystać, nie? Klub słynął z taekwondo, świetnego taekwondo, jest tutaj 800 zawodników taekwondo. Teraz dzięki wam ta oferta zostanie jeszcze bardziej jakby rozszerzona o różne sporty walki. No tak, no teraz bierzemy połowę z tych taekwondzistów i przekształcamy ich w Brazylijczyków i w MMA, tak? Nie, Darek ma to bardzo dużą bazę, przede wszystkim tak zresztą to jest jeden z klubów, wielu klubów, które są tutaj we Wrocławiu pod szyldem Samuraja i mam nadzieję, że jeśli chociaż połowa, może połowa, jedna czwarta tych ludzi zainteresuje się brazylijskim jiu-jitsu, zainteresuje się MMA i tym, co my robimy, no to da nam to naprawdę bardzo dużo ludzi, nowych ludzi, no po to, żeby trenowali i żebyśmy rozwijali ten niszowy sport, jakim jest brazylijskie jiu-jitsu. Darek mówił, że jest 30 oddziałów Samuraja na Dolnym Śląsku. To też otwiera nowe możliwości, prawda? Można jest gdzie pojeździć, gdzie posparować? No przede wszystkim, no wiesz, no zaczynamy tą współpracę. Energia jest u obydwu dobra i u mnie, u niego. Także myślę, że będzie naprawdę fajna współpraca. Z drugiej strony, no mamy coś, co chcieliśmy, nie? Czyli ten kompleks trzech sal. Zresztą widzisz, jedna duża sala, taka typowa do stójki. Druga typowa taka pod MMA parterowa z grubymi materacami. No i tutaj, gdzie jesteśmy, zobaczcie sami z tyłu za mną, piękny krajobraz z Wrocławia, może nie piękny, ale ładny. Ale do tego też fajna sala trzecia, która możemy tutaj robić treningi indywidualne, typowe pod treningi personalne. Z drugiej strony małe grupy też mogą być prowadzone, tutaj z myślą o dzieciach też jest tutaj forma, żeby jeden z naszych trenerów też to prowadził. No i co, no i mamy nadzieję, że przez tą współpracę doprowadzimy do tego, że Invictus BJJ Wrocław będzie jeszcze mocniejszy, a grupa Art Nox będzie miała miejsce, gdzie może się śmiało wszyscy zawodnicy Art Noxa przygotowywać do swoich walk. Powiedz mi, Tyberusz Kowalczyk, Michał Michalski często będą tu zaglądać? Tak, no jak najbardziej. Zresztą wszyscy zawodnicy, którzy mają blisko Wrocławia i którzy nie tylko mają blisko Wrocławia, ja zapraszam. Zresztą oni doskonale wiedzą, że ja im daję te możliwości, które nie zawsze mają gdzie indziej, mogą tu potrenować. Zresztą mamy troszeczkę sparring partnerów w tych różnych kategoriach mniejszych. No i zrobimy taką bazę, że w tych godzinach rannych od tej 11 czy tam do 14 tutaj jak mamy w Samuraju czy tam w jakichś innych godzinach mogli się śmiało przygotowywać po swoje walki i zrobić kamp mniejszy czy większy tutaj we Wrocławiu jak najbardziej. W jakich godzinach będziesz właśnie tutaj trenował, prowadził zajęcia? Może zacznę od godzin wieczornych. W godzinach wieczornych zaczynamy od godziny 19 do 20.15 od poniedziałku do piątku brazylijskie jiu-jitsu. Tak, razem ze mną będzie prowadził te treningi, tak jak wcześniej, Michał Łapka. We wtorki, czwartki, piątki po nas, czyli o 20.15 Dominik Zadora prowadzi K1. Myślę, że tutaj akurat będą pod dobrym okiem. Wcześniej już udowodnił, że jest dobrym trenerem i fajnie to mu wychodzi. Zrobimy też grupę dzieci, tak, którą poprowadzi Michał Łapka, który już wcześniej prowadzi grupę dzieci i to będzie w środę i piątki o godzinie 18, czyli przed naszymi treningami, żeby można to było jakoś wszystko połączyć. No i co, no i rano, 11 do 14, mamy tutaj do dyspozycji wszystkie trzy sale, w zależności od, może jedna sala dziś będzie wypadać pod jakieś treningi personalne, ale ogólnie mamy je do dyspozycji i tutaj będzie stricte treningi pod chłopaków, którzy przygotowują się pod sporty, pod swoje gale, pod treningi personalne, czy będą chłopacy robić treningi personalne, czy będziemy się przygotowywać wszyscy razem pod kolejne gale, a tych gal, jak sam doskonale wiesz, zapowiada się troszeczkę dużo w tym nowym roku 2018. Na razie nie będę zdradzał szczegółów, może ta pierwsza, która jest najważniejsza, to DSF we Wrocławiu, tutaj, no i Dominik Zadora i Dawid Żółtaszek. Oj, wyprzedziłem wszystkich, nawet Federacja jeszcze tego nie powiedziała, no może poczekaj. Ups! Może poczekam, aż Robert Złotkowski to ogłosi, także spokojnie, ale mamy kilku zawodników, zresztą jest 25-lecie fightera, mojego serdecznego kolegi Tomka Skrzypka, którego teraz tu serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że tutaj chłopaki z Wrocławia pokażą się z najlepszej strony.
drugiej dzieciaki. Jakie dzieciaki masz, w jakim wieku na myśli, bo wiadomo, że ten rozrzut jest ogromny. Wiesz co, no tak naprawdę, tak jak chyba Darek wspomniał już, no rozrzut jest ogromny. No, oscylujemy w te dzieci od czwartego roku życia do juniorów, można powiedzieć, czyli ten 12, bo już później się troszeczkę to robi, już można młodzików, może to można się przeklasyfikować. Także tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, to wachlarz jest bardzo duży. Tak naprawdę to będzie początkująca grupa, także zobaczymy, co ona przyniesie, może przynieść tych dzieci. W zależności od jak oni będą wiekowo usytuowani. Jeżeli będzie to troszeczkę więcej tych mniejszych, no to my zostaniemy przy nich, tych starszych po prostu przegrupujemy, może zrobimy jakieś kolejne godziny. To wszystko jesteśmy dynamiczne i rozwijające się, także myślę, że dla każdego znajdzie się coś fajnego tutaj. Rozumiem, że jako menadżer, jak trafisz jakiegoś małego talenciaka, to od razu kontrakt podpisujesz. No jak, już będzie miał dożywotni. Nie, no wiadomo, no tutaj te dzieci mają być taką właśnie takim dodatkiem do tego, żeby raz budować ten, rozwijać to brazylijskie jiu-jitsu przede wszystkim, żeby dzieci się mogły zaadoptować. Zresztą co sami widzicie, no tutaj na taekwondo mają ponad 200 czy 300 dzieci, no to jest fenomen, nie? Rewelacja, jeszcze nie tylko tutaj. I judocy też mają tych dzieciaków bardzo fajnie, dlatego też widzę, że Max i tutaj reszta chłopaków też prowadzą te treningi z tymi dziećmi jak najbardziej i to się rozwija i myślę, że twoi synowie też judo trenują, zaczną brazylijskie u nas, ale nie, ale mam nadzieję, że to się tak fajnie rozwinie, że tych dzieci będzie bardzo dużo, a jak sam wiesz, dzieci będą przychodzić tutaj, rodzice będą przychodzić do nas i będziemy mieli fajny deal. Teraz chciałbym porozmawiać o tobie jako menażerze. Jakieś nowe nazwiska w grupie się szykują? Pracujesz nad czymś? No pracuję, na razie nie mogę zdradzić. Rozmawiamy. Myślę, że w nowym roku będą kolejne nazwiska, a teraz już troszeczkę nie będziemy, może nie, że nie będziemy, no chcemy pracować z każdym, tak naprawdę, który chce coś wnieść, ale coś wniesie pozytywnego do Arnoxa, no i da swoją osobą dla nas to, co jest najważniejsze, czyli zwycięstwa. Oczywiście wiadomo, że tak jak w przypadku teraz na przykład Borysa przegrał i ludzie się od niego odwrócą, nie, wcale tak nie jest, my się nie odwracamy, jesteśmy cały czas z tymi, co też przegrywają, to jest tylko sport, tak? MMA zresztą sami doskonale wiecie, jest sportem, który jest sportem błędu, jednego błędu i czasami ten jeden błąd kosztuje 3 miesiące przygotowań, nie? Naprawdę ciężkich przygotowań, bo jak zresztą bardzo gdzieś samy, jak tutaj tylu ludzi jeździsz po tych klubach i trenujemy i wszyscy się przygotowują do tych walk, to jest ciężki zapierdol, za przeproszeniem, nie? I tutaj naprawdę trzeba tyle wyrzeczeń zrobić, a wychodzisz do tej walki i czasami w pierwszych sekundach jest błąd i nie mamy po sprawie, ale mam nadzieję, że tutaj będzie można się przygotować jak najbardziej i my doprowadzimy do tego, żeby ci zawodnicy, a przede wszystkim ja jako Arnox, doprowadzi do tego, żeby mieli ten komfort warunków trenowania i przygotowania się, a też możliwość spokojnej głowy. Nie? Artur, masz trochę tych zawodników w swoim portfolio. Powiedz, co szykujesz dla nich na najbliższe miesiące? No co, nowy rok przyniesie duży gal. Tak, no mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, DSF we Wrocławiu. Będzie kolejna gala Spartana, Spartan Fight, kolejna gala Fenu, kolejna gala KSW. Mam nadzieję, że moi zawodnicy tam będą. No przede wszystkim pomniejsze gale też tutaj. Chłopaki z Międzychodu będą robić galę, na której wiem, że moi zawodnicy będą. No zresztą ja jestem gotowy na współpracę z każdą federacją i żeby ci moi młodsi zawodnicy, którzy dopiero się wybijają, którzy mają i tak fajne rekordy, no przecież Maciej Kaliciński 3-0 i to już się bił na CB, i chłopaka i Czeczena ubił w drugiej chyba rundzie. Łukasz Szarzewski tak samo, młody chłopaki z Kamiennej Góry, młody chłopaki Sebe Grajewski z Poznania, 70-kilowy, także naprawdę tutaj jest z czego wybierać, nie? Ta 70-77 jest u nas bardzo mocna w Arnoxie, zresztą mamy Jacka Jędryszkaka z Ostrowa Wielkopolskiego, 5-0 rekord. Federację pytajcie się o niego, jest naprawdę bardzo mocny, a do was zresztą udowodnił to, pokonując tutaj miejscowego Mateusza Głęba w fenomenalnym stylu, zresztą go zbił jak ostatnio ktoś zbił kogoś innego, także tutaj jest też świetna robota tych chłopaków, no czekamy na wszystkie federacje, no na pewno styczeń, czyli 3 luty DSF, no potem marzec zaczynają się gale pewnie tego, nie będę zdradzał też kiedy pewnie będą, bo wiem, że będą, na jednej z gali na Fenie na pewno będzie mój zawodnik w walce wieczoru, to mogę zdradzić, ale nie powiem, nie, bo to zostałem Pawłowi Wiświakowi, żeby tutaj fajnie coś wrzucił, on lubi te rzeczy, także myślę, że no będziemy mieli ciekawy ten rok i chyba tak naprawdę sam doskonale wiesz, no zaczęliśmy robotę w kwietniu, nie? To jest 8 miesięcy,
ale już mamy fajne rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie się w takim tempie, jak się będzie rozwijać, to oj, będzie ciekawie. Powiedz z Basią Nalepką, ostatnio nie poszło na Ladies Fight Night. Zostajecie z tą federacją, czy czegoś będziecie szukać jeszcze? Nie, no zostajemy z tą federacją. Ladies Fight Night jest naprawdę świetną federacją dla dziewczyn. Zresztą Łukasz i Grzesiu i cała reszta robią naprawdę świetną robotę. Zresztą nie wiem, czy byłeś, ale chyba byli od ciebie redaktorzy. Naprawdę gala fajna stylu, w hit-tonie kameralna. Dwie gale tak naprawdę, prawie 19 walk. Dziewczyny dały pokaz naprawdę świetnego i kickboxingu, i MMA. No szkoda Basi, nie? Szkoda Basi, no przepracowała ogromnie ten okres przygotowawczy, nawet już chyba za dużo, nawet troszeczkę wyszło, że gdzieś nas kręciła trenerów, że nie trenuje, a trenowała. No potem to się odnosi niestety na tym, no co bardzo silna zawodniczka, tak jak Karoglu, Elena była naprawdę mocna. Nie wiemy, zastanawiamy się teraz, czy nie zbić, czy nie lecieć w kategorii niższą. Basia jest niższa, widzisz, zresztą ogromnie silna i wyjątkowo wielki charakter, serce do walki, zresztą widzieliście sami, no nie klepła, nie? To też jest, może to nie jest fajne, może to nie jest mądre, ale no taki charakter, nie? No, walczy do samego końca i poniosła troszeczkę, przypłaciła to zdrowiem. Ale no, chyba będziemy lecieć kategorię, nie? Jeszcze muszę z jej trenerem dosyć porozmawiać o tym wszystkim i chyba pójdziemy kategorię niżej, bo ona potrzebuje tej kategorii. Te zawodniczki jednak są zdecydowanie cięższe, wyższe, lepsze, lepiej fizycznie zbudowane i to po prostu gdzieś tam się przekłada na walkę. Pierwsza runda to bardzo dobra, zaliczona obaleniem na samym końcu, ubijaniem z góry. Druga runda, no niestety błąd, jeden błąd. Gdzieś dostała przy siatce, zresztą ona już sama mówiła, że ona już nie pamiętała tego, dostała przy siatce, zeszła po nogi, zawodniczka to z Grecji obroniła, weszła za plecy, udusiła i mieliśmy po walce. Ale myślę, że Basia jest taką zawodniczką, że wróci i to wróci w bardzo dobrym stylu i zresztą tutaj wszyscy naprawdę bardzo mocno kibicujemy i od stycznia na treningach u nas, Basiu. Jesteś menadżerem, masz w swoim portfolio zawodników MMA, kickbokserów, a jesteśmy w klubie, który słynie właśnie z taekwondo. Powiedz mi, czy taekwondziści są taką grupą, którą też możesz zaoferować jakieś usługi jako menadżer, jakoś im pomóc? Wiesz co, każdemu sportowcowi, który jest osobą wybijającą się w swojej dyscyplinie, zawsze będę miał na niego oko, czy tak dalej, i tak dalej. No, potencjalni sponsorzy lubią ludzi, którzy się wybijają, tak? Ludzi, którzy są rozpoznawani, ludzi, którzy są jakimiś twarzami. Taekwondo mamy sportem olimpijskim, tak? To już bardzo jest dużo, nie? Czyli można po to przyciągnąć większe firmy, które będą chciały się pokazać i tak dalej. Zresztą każdy zawodnik i sportowiec, czy to taekwondzista, judoka, pływak, piłkarz, może piłkarz, nie, bo piłkarze mają już swoje rzeczy, ale ci z tych sportów indywidualnych, którzy są ciężkimi sportami, potrzebują wsparcia, tak? I potrzebują pomocy. I ja się nie zamykam na tego, chociaż wiadomo, że moim konikiem będzie MMA, moim konikiem będą sporty walki, sporty chwytane, jak moje brazylijskie jiu-jitsu i tutaj jaka też chłopakom, którzy będą się wybijać na scenie brazylijskiego jiu-jitsu, też będę służył pomocą. I mam nadzieję, że jakoś to będzie z mojej strony postrzegane i przez was, przez media i przez sponsorów, że będą chcieli dołączać do tego grona, którzy będą wspierać Arnoxa, a zarazem jak będziecie wspierać mnie, no to tak samo będą wspierać tych zawodników, a jednak sami doskonale wiecie, że my tego potrzebujemy, potrzebują tego zawodnicy i potrzebuje tego sport, tak? I wy wszyscy, żebyście nas oglądali na fajnych walkach, ale bardzo dobrze przygotowanych, a nie jak niektórzy słabo przygotowanych do ostatnich walk. No to dzięki serdeczne, do zobaczenia na pierwszym treningu. No, pozdrawiam serdecznie was wszystkich i zapraszam tutaj na Bałtycką do naszej nowej siedziby. Wraz z klubem Samuraj będziemy tutaj prowadzić zajęcia z brazylijskiego jiu-jitsu. Invictus będzie miał tu swoją siedzibę, Arnox tak samo, czyli wszyscy zawodnicy Arnoxa jesteście tutaj mile widziani i nie tylko zawodnicy Arnoxa, tylko wszyscy, którzy będą chcieli potrenować razem wspólnie, a przede wszystkim ludzie, którzy od nowego roku macie jakieś nowe postanowienia na nowy rok. I przede wszystkim chcielibyście potrenować w fajnych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, z bardzo dobrą trenerską, personelem trenerskim i tak dalej. Czyli chciałbym was wszystkich zaprosić od nowego roku na Bałtycką 18. Wszystkie sporty walki, które chcecie, czyli taekwondo, boks, brazylijskie jiu-jitsu, K1, kickboxing,
swoje dzieci też możecie przyprowadzić, a przede wszystkim dzieci przyprowadzić. No i przede wszystkim może pojawią się jakieś nowe talenty, które Arnok zaadaptuje do siebie i będziemy razem tworzyć wielką rodzinę. Pozdrawiam Was serdecznie. A ja Was ostrzegam, uważajcie, o czym marzycie, bo może Wam się spełnić. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby Wasze marzenia się spełniły, a ludzie, którzy Was otaczają, nie zabierali Wam uśmiechu z Waszej twarzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.